Słyszę wrogów w środku. Przygotuj się na walkę. Odyna za mało. Zdeptał wszystkie moje wspomnienia o domu. Ciesz się, że miałaś dom, który ciepło wspominasz. Wsparcie zabierano nas z domu i wykopywano metodą Agogę. Maszerujesz albo padasz, walczysz o chłapy albo umierasz z głodu. Starsi bili nas, póki trzymaliśmy się na nogach. Nocami wracaliśmy do domu sami albo padaliśmy ofiarą wilków. Tak powstają Spartanie. Yeah!
Te rośliny zachowują się jak plugawe pale, które wieki temu znaleźliśmy na przedgórzu w Midgardzie. Wiesz, sądząc po tym, jak wychowuje się Spartan, nic dziwnego, że jesteś, jaki jesteś. Takie było twoje przeznaczenie. Przeznaczenie można zmienić. Tak myślałam. Kiedy Norny zdradziły mi los syna, chciałam go zmienić. Sam wiesz, jak to się skończyło. Norny, boginie losu. Zgadza się. Podważanie przepowiedni jest ryzykowne. Atreus zgodziłby się z tobą w kwestii przepowiedni. Ślepo wierzy w proroctwo gigantów. Znika na dwa dni, próbując dowieść, że jest ich czempionem, który ma walczyć na Ragnaroku. Co? Znam wszystkie przepowiednie. Żadna z nich nie mówi o czempionie gigantów. Groa ją zataiła. Ten czempion ma ocalić światy w czasie Ragnaroku. Tylko Asgard upadnie, a Odyn wraz z nim. Więc przez cały ten czas, mimo obsesji na punkcie Ragnaroku, Odyn nie wiedział najważniejszego. Dobra robota, Groa. Atreus nie będzie pionkiem przepowiedni. Sprzeciwiasz się przeznaczeniu? Mimo że czeka was zwycięstwo? Nie poprowadzę syna na wojnę. Nie jest Spartaninem. I niech tak pozostanie. Ty prawisz mi o ochronieniu dziecka? Czyż moja tragedia nie jest wystarczającą nauczką? Walcząc z przeznaczeniem, tracimy cenny czas dany nam, by go z nimi spędzić. Nigdy nie wiesz, kiedy zjawi się ktoś, kto położy mu kres.
Widzisz ten żuraw? Możesz go jakoś obrócić? Może z jednej z tych wysepek zdołasz popchnąć kaganek pod lepszym kątem. Swoich ostrzy, by popchnąć kaganek na drugą stronę. Przejdźmy przez ten most. Żyjących. Możesz stronić od wojny. Zabiłeś tylu bogów. Bo wiem, co to wojna i znam jej koszt. A ja nie? Mało zapłaciłam za jej koniec? Rozejrzyj się z prawdziwym złem. Dobrze, to teraz wróćmy do rzeczy. Kapitan Odyna. Uważaj. Anskotana Skardar. Vitova Irstalda! Go!
Rob nie wróci ci tego, co straciłaś. Moja śmierć też nie. Wystarczy mi na dziś tych twoich oświeconych komunałów. Może byś się tak zamknął i zajął zabijaniem, co? Chodźmy wreszcie!
No, udało się. Nie mów więcej, że mam zabijać. Słucham? Zabijam, żeby chronić syna, pomagać przyjaciołom, ale nie będę niczyim potworem. Już nigdy. Straciłeś prawo wyboru. Masz u mnie zbyt wielki dług. Dług nie gra tu roli. I tak bym ci pomógł. Tak wiele mi odebrano, a ja mam po prostu o tym wszystkim zapomnieć? Freya! Dosyć! To tuż za tymi drzwiami. Czuję źródło magii, które zatrzymuje mnie w Midgardzie. Co to za miejsce? Mój dom. Tu się urodziłam.